Jesteśmy po pierwszej turze wyborów samorządowych. Wszyscy znamy rezultat. Przed nami druga tura i ostateczne rozstrzygnięcie. Za tydzień dowiemy się, kogo Państwo tak naprawdę obdarzycie zaufanie. W obecności tu siedzącego pana burmistrza Krzyżanowskiego chcę powiedzieć, że nie było pomiędzy nami umowy o tym, że będzie moim zastępcą. To informacja nieprawdziwa i możecie śmiało ją Państwo dementować. A powinien. Ale do tej pory tego nie uzgodniliśmy. A jest też jeszcze inna informacja, trudno mi powiedzieć skąd pochodząca, ale dla mnie niekorzystna i nieprawdziwa i muszę jako osoba zainteresowana ją prostować. Otóż polega ona na tym, że Bauer idzie, żeby zrobić czystki. Już zrobione. Proszę Państwa. A to dziękuję uprzejmie. Zawsze jak mniej roboty, to mniej. I to, że nie jestem gołosłowny, to myślę o tym doskonale wie wielu ludzi w mieście, z którymi ja miałem przyjemność współpracować, a mam nadzieję również, że oni ze mną. Kierowałem szkołą, w której było 50 pracowników. Teraz jestem zastępcą starosty. A więc praca z ludźmi od bardzo wielu lat to no, moje naturalne środowisko pracy. I myślę, że nikt, kto mnie zna i kto ma dobrą wolę, nie powie tego, co ja już powiedziałem wcześniej, a co jest plotką. Proszę Państwa, kompetencja, wzajemna życzliwość, umiejętność pracy w zespole i sumienna praca. To są przesłanki, które wszędzie są konieczne. W każdym zakładzie pracy, w każdej firmie. Czy ona jest jednoosobowa, czy tysiącosobowa. To są kompetencje, które wszędzie są potrzebne, wszędzie są cenione i będą przeze mnie brane pod uwagę w pierwszej i jedynej kolejności. I to gwarantuję. Dzisiejsza obecność to okazja do zadania pytań przez Państwa mnie. Powiem więc tylko bardzo skrótowo, jaka jest ogólna linia, jakie moje przesłanie, z którym do Państwa wychodzę. Otóż zdecydowaliśmy się na hasło zgoda, rozwój, praca. Nieprzypadkowe to hasło. I za nim kryje się wiele treści, o których na spotkaniach już mówiłem, a dzisiaj powiem skrótowo. Zacznę od tego, co właściwie dla nas jest kluczowe, a w naszym haśle jest na końcu. Od pracy. Otóż właściwie nie ma osoby, z którą rozmawiałem i która by nie mówiła o tym problemie. Czy pracuje za mniejsze, czy za większe pieniądze? Każda z tych osób mówiła praca. Praca. I proszę Państwa, tutaj muszę przywołać po to, żeby podkreślić moją determinację, moją wolę. Przywołać klasyczne już hasło polityczne z Ameryki, z 1992 roku. Ono w polskich warunkach nie brzmi troszeczkę tak mało grzecznie, ale je przytoczę i zapewne Państwo doskonale będziecie pamiętać. Gospodarka, głupku. Tak, gospodarka. I to głupku kieruję do siebie, bo tym się trzeba zająć przede wszystkim. Nie ma pracy. To nieszczęście w rodzinie, w życiu osobistym, to dramat wielu, którzy muszą wyjechać nie wiadomo dokąd.
Czasem wracają z grubym portfelem i tym gratulujemy oczywiście, bo odnieśli sukces, bo są dobrzy, pracowici i opatrzność sprzyjała. Ale jest wielu takich, którzy zarówno wyjechali, lub też zostali i, jak to po polsku się mówi, klepią biedę. Jako nauczyciel spotkałem się z uczniami, którzy nie byli w stanie pojechać na wycieczkę do Warszawy za 30 zł. I trzeba było dwóch albo trzech roczników, żeby zebrać grupę 30-40 osób. Doskonale pamiętamy, bo mamy tyle lat, że pamiętamy, jak wyglądało wcześniej życie turystyczne w szkole. Wycieczka? No to cała klasa jedzie i każdego stać. To jest drobny przykład, ale w nim, jak w soczewce, widać po prostu przykrą rzecz. Biedę. I to jest, proszę Państwa, nasze wyzwanie. To jest moje wyzwanie i traktuję je z maksymalną powagą. Praca. Ale żeby praca była, to musi być rozwój. Rozwój gospodarczy. Urząd nie tworzy pracy. Urząd nie tworzy szczęścia. Urząd konsumuje to, co inni wytworzą. Ale bez urzędu nie da się dobrze zorganizować życia publicznego. I kluczowe tutaj jest, kluczowa rola do odegrania to przedsiębiorcy. I firma jednoosobowa, i w naszych warunkach wielki zakład produkujący meble na przykład. Jasne, każdy w swoim wymiarze powiększa bogactwo. Własne i nas wszystkich. Ale przede wszystkim firmy, przede wszystkim gospodarka. I przede wszystkim cała para urzędu na pomoc tym, którzy tej pomocy od nas zgodnie z prawem oczekują. Wsparcie, wsparcie, wsparcie. To jest zasadnicza rzecz. Jeśli nie będzie rozwoju gospodarczego, trudno będzie mówić o kulturze, sporcie, turystyce, wypoczynku, o tych wszystkich pięknych rzeczach, które po pracy nam się należą i chcemy z nich korzystać. Przede wszystkim rozwój. Powiecie Państwo, każdy tak mówi. No pewnie i ja tak mówię. I gdzie będziemy szukać tych szans rozwojowych? Otóż, proszę Państwa, wykorzystując wszystkie dobre doświadczenia poprzedników, wszystko to, co poprzednicy zbudowali, będziemy chcieli zaprosić przedsiębiorców miejscowych, ale nie tylko ostrowskich, zaprosić przedstawicieli rządu i jego agent odpowiadających za rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, przedstawicieli instytucji życia publicznego, niekoniecznie rządowych instytucji do tego, żeby wspólnie zastanowić się po raz kolejny, co jest szczególnym atutem Ostrowi. Bo nigdy nie jest tak, że nie ma atutów. Zawsze mamy atuty, tylko trzeba je odkryć i je wzmocnić, aby one dały nam przyrost. Przyrost czego? Przyrost po pierwsze kapitału finansowego i kapitału ludzkiego. A z jednym i z drugim jest tragicznie. Kapitał ludzki odpływa, mówiąc po prostu, młodzi emigrują i nie wracają. Kapitał finansowy emigruje i nie wraca. Otóż naszym pierwszym zadaniem jest powstrzymać odpływ, ustabilizować i rozkręcić. I do tego się zobowiązuję. Do pomocy. Ja jako burmistrz nie będę przedsiębiorcą. Natomiast postaram się wesprzeć wszystkich tych,
którzy mają przysłowiowy dryk do robienia kasy. Niech ją zarabiają, bo dadzą nam miejsca pracy. Bo będą firmy rodzinne i jeszcze może będzie zatrudniony sąsiad. Nieważne w jakiej branży, w takiej, innej, kto chce, tego zapraszamy. To jest nasze przesłanie. To będziemy realizować od pierwszych dni po zwycięskich, przyszło niedzielnych wyborach. I żeby móc zbudować ten nowy plan dla Ostrowi Mazowieckiej, zbudujemy zgodę. Państwa tak liczna obecność to jest dobra tego zapowiedź. Bardzo się cieszę, że tak różni ludzie przyszli. Bo przecież się znamy z różnych komitetów, konkurencyjnych komitetów. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Komitetu Wyborczego pana Mieczysława Szymalskiego. Cieszę się z państwa obecności, bo wybory za tydzień się skończą, a w poniedziałek trzeba sobie ręce podać, no bo trzeba żyć, funkcjonować. Zgoda. Zgoda nie tylko taka na wiecu, na spotkaniu, ale zgoda w Radzie. Zgoda pomiędzy organem wykonawczym i organem uchwałodawczym. Między burmistrzem a Radą. Zrobimy wszystko, aby było to możliwe. Deklaruję się w tej sprawie z maksymalną szczerością, odpowiedzialnością i determinacją. Zgoda z sąsiednimi samorządami, z powiatem, z gminą Ostrów, z każdą inną gminą. To partnerstwo jest nam konieczne, proszę państwa, do robienia dużych projektów, bo sami nie damy rady, mamy za mały kapitał, ale wspólne przedsięwzięcia dadzą nam szanse rozwojowe, a przynajmniej zwiększą szanse rozwojowe. W szczególności tutaj ogromną rolę odgrywa gmina Ostrów Mazowiecka, która otacza wianuszkiem miasto Ostrów, które dzisiaj to widzimy bardzo dobrze, chyba za bardzo zostało w 90 roku okrojone. Ale prawdopodobnie tego nie było widać 25 lat temu. No ale dzisiaj to już jest widać w sposób oczywisty. Za torami gmina Ostrów, po tej stronie lasów państwowych. Proszę państwa, autentycznie są problemy. Są problemy z miejscami na rozwój. My tu powinniśmy dysponować 30-40 hektarami, które trzeba byłoby uzbroić i zaprosić. Ale nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być gorzej. I zawsze może być lepiej. Proszę państwa, jak nie mamy własnych, to ma je gmina. A jakiż to problem? Domówić się, przygotować wspólną koncepcję, zawrzeć to w planie rozwoju gminy Ostrów Mazowiecka i gmina wygospodaruje miejsca na przemysł. Jeśli my nie mamy miejsc, to gmina je ma. Jeśli oczywiście ona będzie beneficjentem podatku gruntowego, ale któż będzie tam pracował, jeśli nie mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej? Ciągle powtarzamy teraz, przypominamy, jak to Wyszków zaczyna się rozwijać. Ale popatrzmy tak realnie, czy sam Wyszków, czy dookoła gdzieś tam gminy Wyszków? Właśnie. To nie jest tak, że to wszystko ma być skumulowane w mieście. To nie o to chodzi. To ma być nieopodal. Ale to ma być nieopodal Ostrowi, a nie opodal Warszawy. I o to trzeba zadbać. I do tego potrzebna jest współpraca, kooperatywa z powiatem, z gminą, przede wszystkim z gminą, bo powiat tutaj nie dysponuje własnymi gruntami, ale przede wszystkim z gminą. Na tym, proszę państwa, oprzemy nasze szanse rozwojowe. Mam nadzieję, że przy wytężonej mojej pracy i moich współpracowników za 4 lata będziemy
w Ostrowi, która będzie oddychała nowym klimatem, nowym powietrzem, powietrzem rozwoju i nadziei. Mam na to pomysł i wielką nadzieję. Dziękuję bardzo.